jechaliśmy do Washington. Czy będzie jakiś znak, że przekraczamy? A tu Harley Davidson. Co za wzniosła chwila. W sterku widzę flagi Stanów Zjednoczonych. Ciekawy krajobraz. Idziemy już w Washington State. I z pół godziny za Spokane na zachód. Las się tak przerzedzał. Sosnowy las, aż w końcu pojedyncze drzewka się skończyły. Jest taka wyżyna rośnięta tylko trawą. Cały czas lekko do góry, ale już chyba zaraz wyjedziemy na płaskie. Wyjechaliśmy wczoraj w takie miejsce. Jechaliśmy już po ciemku, bo kemping, do którego chcieliśmy dojechać, był zamknięty i musieliśmy nadłożyć jeszcze 120 km i na iOverlander ta miejscówka była opisana jako darmowa i taka jest. Stało tu jeszcze trochę kempingów, już się rano pozbierali. A to jest przy drodze głównej, już w stanie Oregon, droga chyba 84 na zachód do Portland. No i jesteśmy nad rzeką Columbia River, czyli trzecią co do wielkości Stanach Zjednoczonych. I najśmieszniejsze, że to jest ta sama rzeka, nad którą spędziliśmy kilka miesięcy pracując w Golden w Kanadzie, bo płynie sobie przez Golden na północ, tam płynie, później zawraca chyba gdzieś przez Revelstoke i dalej na południe i ma ujście w sumie gdzieś w Portland. Nie wiem dokładnie, gdzie ma źródła, ale wydaje mi się, że źródła ma jeszcze też w Stanach albo gdzieś w tym północnym Idaho, albo już w Kanadzie, nie wiem. Trzeba by to sprawdzić. No ale tak żeśmy zajechali do tej samej rzeki, nad którą siedzieliśmy w kempingu Golden Riverfront. 3 Mile Canyon. 3000.
US Government Property. Myślałem, że się tam da wejść. US Government to przynajmniej nie jest private property. Taki pomościk, rampa do wodowania łódek. Często się spotykało. Czy tu, czy w Kanadzie, nad jeziorkami, ludzie sobie przyjeżdżają z łódkami, wodują, wędkują, wyciągają i wracają. Nawet wczoraj w nocy, jak tu dojeżdżaliśmy, to ktoś jechał z naprzeciwka z motorówką. Się dziwiłem. No i taki krajobraz, jak po drugiej stronie tej rzeki nam towarzyszył przez ostatnie chyba 300 km. Zero drzew, łąki, wyżyny, takie pola suche. Dzisiaj dojedziemy pewnie do Portland, a nie za bardzo jest plan, co tam robić. Plan cały czas jest taki, żeby jak najszybciej być nad morzem. Pogoda jest znowu letnia, chociaż jest wrzesień, 9. Tak, chyba. Dziesiąty. 8 przekraczaliśmy granicę. 9 to był pierwszy dzień pełny w Stanach. 10 drugi. Mamy już kupiony internet. Wczoraj po przejściach padło na zwykłą kartę SIM, bo były jakieś problemy z eSIM-em, żeby się dobrze zainstalował, i sieć to jest jakiś Mint, miał po prostu najtańsze oferty. Wczoraj jak tu dojechaliśmy, to było ciemno, ale było zero chmurek na niebie. Gwiazdy były... Dawno nie widziałem takiego nieba rozgwieżdżonego. Jedyne co tu w opisie było, że to jest Rattlesnake Area. Więc po ciemku nie chcieliśmy tu się gdzieś zapuszczać i zaparkowaliśmy w miarę na środku. Trochę... Co, nie umiesz zmienić? Ja myślałem, że już tu przyjdę i będzie kawa gotowa. Gaz nawet. To jest cała kuchenka, którą wozimy ze sobą. Czyli parę jakichś zardzewiałych drucików. Można wziąć do plecaka. Butle są takie, o połowę mniejsze i jeszcze malutkie, z gwintem. I w Walmartie nie pasował nam ten gwint.
był taki sam, ale troszkę inny. Za krótki albo za długi, coś tam nie. Chyba za krótki. Nie stykało i cały czas był wyciek gazu. No i lipa, bo te butle kupiliśmy w Canadian Tire. Czyli w sklepie z kanadyjską oponą. A tu już nie będzie takiego sklepu. Za około 14 dolarów. Wystarcza nam taka butla chyba na 10 dni, nie? Ale kuchenka jest kompaktowa, żeby ją wziąć do plecaka ze sobą. Jest, już się dopiero. No i to jest cała kuchnia. Tak jest plan na tego road tripa. Sytuacja taka, że po prawej mamy Columbia River i po jej drugim brzegu jest Washington stan. My jedziemy po tym brzegu, czyli południowym chyba w tym momencie. I to już jest Oregon. Już nie wrócimy do Waszyngtonu, a ja nie kupiłem naklejki na pamiątkę. Formacje bazaltowe niczym z Islandii w tym kanionie, w tym płynie rzeka Columbia. Nic nie widać. Nie wiadomo ile za ile. Nie wiadomo. Nie wiadomo jakie oktany. Zip code jedyny jaki znam to 90-210. Wiadomo. No i 10% etanolu. No i co teraz? Może trzeba tankować. Czy można by odzyskać 10% czystego alkoholu z tej benzyny? Nic nie włącza pompy. Welcome. Jeszcze raz. Remove card. Is this debit? Yes or no? No jest. No ale to mi nie udało się. Aha, no to teraz daj no. Enter zip code. Daj ten sam co z karty. Nie. Przecież masz do karty przypisany adres. Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem na targówku na tej waszej stacji, tak? Neste. Co? I nie wiem, coś się chyba popsuło z tym waszym dystrybutorem. Bo włączył, wlał za 7 groszy i wszystko miga. To i koniec. Ale co miga? No miga na czytniku, no ja wiem co miga, no nie leje się. To ja się znam na tym. Czyli, ale
Czyli nie podaje, wziął 6 dych i nie podaje, no i koniec. No. Rozumiem, ja tutaj trzymam pana. Trzyma pan, płacił pan gotówką czy kartą? Za ile? No, do pełna, no.